Tadeusz Oleszczuk, ginekolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest gościem naszego odcinka Związkologii, bo będzie o związkach, ale z samą sobą. Bardzo proszę, tak. Tak. Pójdę na łatwiznę przy pierwszym pytaniu i zacytuję tytuł właściwie książki, czyli czego ginekolog ci nie powie, czego ginekolog nie powie kobietom, pacjentkom? Nie będzie się zajmował dietą, co ona je. Mhm. A ja jako wykładowca akademicki studentów uczę patologii. Mówię o wszystkich chorobach, jak one powstają, skąd się biorą. I ze statystyk wynika, że największy udział w naszym zdrowiu ma dieta. 20% geny maksymalnie, ale 80% cała reszta. I w tej całej reszcie przeważa 40%, 30% dieta. I to w sumie jest logiczne, bo jeśli będziemy jedli coś tam, no to taki tego będzie efekt. Na przykład cukrzyca to jest wysoki poziom cukru we krwi. A konsekwencje tej cukrzycy leczonej czy nieleczonej, rozpoznanej czy nierozpoznanej ponosi kobieta w ciąży, po porodzie i tak dalej, i tak dalej. Potem w okresie menopauzy są to udary, zawały. I to trzeba wiedzieć. Jeśli się tego nie wie, to ponosi się konsekwencje tego, że nam się wydaje, że robimy dobrze. I tego ginekolog nie mówi, no bo nie jest to w kręgu jego jak gdyby kompetencji takich, żeby mówić, co pani ma jeść. No mówimy, proszę się zdrowo odżywiać. No ale konkretnie, co zrobić, żeby w ciąży nie przyjść 35 kilo, żeby dziecko nie ważyło 4,5. No, robimy badania, wykluczamy cukrzycę ciężarnych i tak dalej, jeśli ma. Tym bardziej, że 90% cukrzyc jest spowodowane nadmiernym spożyciem cukru. Teoretycznie zdajemy sobie sprawę, że, znaczy właściwie to chyba wszyscy wiemy, że to jak się żywimy ma wpływ na nasze zdrowie, ale jakie jest połączenie diety, tak powiem bardzo obrazowo, z macicą na przykład? To jest w ogóle połączenie, to jedno z drugim się łączy, te nasze kobiece choroby? To znaczy tych kobiet jest bardzo dużo, znaczy mówimy o grzybicy najczęściej, tu jest związek. O. Jeżeli jemy dużo owoców, słodyczy, i ten poziom cukru jest non-stop wysoki, z górnych granic norm, że tak powiem, to będzie większa skłonność do nawracających grzybic. I też można pacjentce leczyć ją, przypisywać kolejne leki przeciwgrzybicze, można, ale jak ona już przyjdzie 10 raz w roku, no to sorry, trzeba zobaczyć, czy w rodzinie nie ma cukrzycy, czy ona nie ma z tym problemu, zbadać ten cukier, powiedzieć, co ma jeść, a czego ma nie jeść, albo odesłać do dietetyka, żeby on to uregulował, bo przyczyną tych chorób nie jest brak leków ginekologicznych, tylko sposób odżywiania. Czyli jakie są najczęściej popełniane błędy, że kobiety przychodzą i są najbardziej zdziwione na przykład, no bo wiemy, że teoretycznie cukru też nie można jeść i właściwie wiemy o tym, że to ten cukier jest zły. Gdzie jeszcze popełniamy błędy? Bo w książce był też taki cytat, że pan pyta i o rodzaj wypijanej kawy, i o... O stolec przede wszystkim pytam. Tak, o na przykład, o wypróżnianie. Tak, bo to jest bardzo ważne pytanie, bo jeśli mamy problem, czy coś się dzieje, chcemy wiedzieć, jak działa nasz przewód pokarmowy, to prosta rzecz, jak jest z wypróżnianiem. I niestety, tak jak patrzymy w grupach wiekowych, to największe zaparcie mają osoby po 50 roku życia, po 60. Im starsza osoba, tym większe problemy. No to z czego wynikają problemy z zaparciami? No nie z tego, co fruwa w powietrzu, tylko z tego, co na co dzień jemy. I tu jest kilka wątków w tej odpowiedzi, nie można powiedzieć jedną rzecz. Generalnie ja muszę się odnieść w ten sposób do tego, że jeśli ktoś uważa, że jest zdrowy, że wszystko dobrze, to jest fajnie. Ja się bardzo z tego cieszę. Natomiast jeśli ktoś ma z tego powodu problemy, zaparcia, na przykład stolec raz na 7 dni jest w ciąży, no to sorry, to nie będzie ciąża. Fizjologicznie raczej przebiegała, będą skurcze, się będzie źle czuła, będzie miała wzdęcia i tak dalej, i tak dalej. Czyli to pytanie o stolec no, powinno być takim podstawowym pytaniem właściwie. Bo stąd wynika, że co 4 dni albo 5 razy dziennie, no to hello, mamy chyba problem. No bo i to może być zdziwienie, kiedy ginekolog o coś takiego pyta, tak, prawda? No bo generalnie to nie moja działka, no. No tak, a o te produkty jeszcze chcę zapytać, tak. Czyli czego unikać? Przetworzonych pewnie przede wszystkim. No to tutaj to nie odkryję żadnej Ameryki, bo ta żywność, którą w tej chwili mamy, no nie jest tej jakości, która była powiedzmy 100 lat temu, czy nawet 70 lat temu. Ilość na przykład pestycydów, jaka jest w tej chwili stosowana, to są setki ton w całej Unii Europejskiej. Farmacja w tej chwili zakazała 2019 roku. Zwiększa się ilość wad. Większość poronień takich do 6, 7, 8, 9 tydzień wynika z wad anatomicznych, nawet nie genetycznych, czyli anatomicznych płodu. I ten sposób odżywiania ma niesamowity wpływ na nas. Pani pytała jeszcze o? O cukier, ale o jedzenie, o produkty, które produkty? Trzeba unikać. Mięso? Tak. No ja jak pisałem doktora 20 lat temu, to już profesor mówił, pamiętaj Tadeusz, że czerwone mięso jeśli, to raz w tygodniu. Bo na przykład rak jelita grubego w 80% jest spowodowany nieprawidłową dietą. Mhm. Więc pytanie, co w tej diecie nieprawidłowego? No i bardzo grubo wyszło w tych badaniach, że czerwone mięso. I to w sumie jest logiczne, bo jeśli rolnik stosuje do uprawy pasz
jakieś pestycydy, chemię i tak dalej. Potem hodując to zwierzak, dostaje hormony wzrostu i tak dalej, i tak dalej. Później antybiotyki, bo one szybciej rosną, zamiast 9 tam tygodni to 3 taki kurczak. No i my to potem zjemy, no to my jemy te pestycydy, jemy te antybiotyki, jemy tą chemię i tak dalej. Ale ja pamiętam, właściwie to niektórzy cały czas tak powtarzają, że też trochę zahaczę o tę ciążę, że zawsze się mówiło, że kobieta, która jest w ciąży, nie może nie jeść mięsa, że wegetarianka, no to w ogóle skrzywdziłaby to dziecko, gdyby... Tak, ja też to słyszę, że dziewczyna 20-30% ma w ciąży anemię i tak. Ona mówi, że zawsze miała anemię. Zaczyna ciążę i tam ma 10 hemoglobiny na przykład. No to jest anemia, z tego powodu mogą być skurcze, problemy z przebiegiem ciąży. I okazuje się, że w naszym potocznym takim mniemaniu jedz mięso. No więc to mięso, tak jak powiedziałem, nie dość, że zwiększa ryzyko stanów zapalnych i tam jest ta cała chemia w tej chwili w tym mięsie, to powoduje, że mogą powstawać stany zapalne też w jelitach. I żelazo się w jelitach magazynuje i wchłania. Jeśli jest stan zapalny w jelitach, to ono się nie będzie magazynować i nie będzie się wchłaniać. Tam jest jeszcze potrzebna ferytyna, żeby to się wiązało wszystko, czyli samo żelazo. To nie ta tajemnica. Wygodnie jest dać żelazo w ciąży dziewczynie, bo wtedy się poziom żelaza podnosi, ale często mam anemię, a poziom żelaza we krwi jest bardzo wysoki. Czyli znowu wracamy do tego, że problem jest w jelitach. I co ja robię w tym dziewczynom? Zmieniamy dietę, zabraniam jeść cukier, owoce, coś, co podnosi ten stan zapalny w jelitach. Owoce, ona ma jeść warzywka, czasem probiotyki, to goi ten stan zapalny w jelitach wtedy, no bo wracamy do takiej diety właściwie warzywnej. I przychodzi za miesiąc w szoku, że ona w życiu takiej anemii, tak morfologii dobrej nie miała. No, ja to sprawdziłem, bo widzę, że tak to jest. Ja daję żelazo oczywiście, bo to jest szybciej ten efekt, ale głównie tu bardziej zwrócić uwagę na to, żeby przejść bardziej na warzywa, a nie jeść tego, co może napędzać ten stan zapalny, tym bardziej, jeśli ma solet 5 razy dziennie. Jaki jest związek jelit z naszą psychiką? Tak, ja obustronny. No właśnie, to działa dwie strony. Tak, zapisałam takie zdanie, czy najpierw źle zaczyna się dziać w naszej głowie i wtedy to przekłada się na jakieś choroby w organizmie, czy najpierw jest źle na przykład z jelitami i to wpływa nawet na depresję, jak pan zaznaczał tak, w książce. Tak, tak. Dlaczego? Tą książkę ja napisałem i proszę zwrócić uwagę, że piśmiennictwo do tej książki to jest ostatnie miesiące tamtego roku. I ja się nie dziwię, że ktoś może tego nie wiedzieć i próbuje polemizować. I bardzo dobrze, że tak nie było, że tak się zawsze... No, kiedyś z tymi tak jelitami w sensie, tak? Mówimy, tak, że... z dietą i z jelitami. Natomiast prace się ukazują takie. Ja nie będę biegał z megafonem po mieście i kłamał, że okazało się, że jeśli chorzy w oddziałach psychiatrycznych dostają probiotyki na przykład, określone probiotyki o określonym typie działania. My teraz bardzo mocno cała nauka poszła w kierunku mikroflory jelitowej. Powiem pani, że za 5, za 10 lat będzie dieta personalizowana, poza lekami personalizowanymi odnośnie do DNA, jakie mamy, typ genetyczny, co jest u nas w genach zapisane, do tego, jaki jest typ genetyczny naszych mikroflory jelitowej. I leczenie będzie dobierane do genów naszych, bo każdy jest inną osobą, każdy co innego jadł, inne antybiotyki w życiu zjadł, inną przeszłość miał. I do dieta będzie personalizowana też, w odniesieniu do tego, jakie mamy bakterie. Bo co się okazało? Wrócę do tego badania w oddziale psychiatrycznym. Tym chorym podawano probiotyki. Przez pół roku, w dłuższym okresie czasu, duża grupa. Okazało się, że stopień depresji się zmniejszył i to grubo, bo 60%. Ja bym jeszcze dorzucił, że oni jeszcze powinni dietę im zmienić. Nie same probiotyki, ale jeszcze dać dietę warzywną, odstawić właśnie głównie słodycze, cukier, mięso, to ten efekt byłby trwały. Bo samo probiotyk to nie jest droga na skróty taka trochę. A na początek pomaga oczywiście. I na konkluzja tej pracy na koniec była, tych prac jest dużo, coraz więcej. To było, że być może za jakiś czas na oddziałach psychiatrycznych obok leków przeciwdepresyjnych, będą podawane probiotyki. Ludzie o tym nie wiedzą, a to jest tak ważne, wspaniałe, ta nauka w ogóle jest cudowna, że no, aż się chce krzyczeć o tym. Czy przychodzą do pana pacjentki, które są w takiej średniej kondycji psychicznej i się okazuje, że czy terapia może też, jakby gdzieś tak, to dwutorowo, tak, ale, tak. Ale że rzeczywiście to odkrycie... Oczywiście, że ja się w to nie wtrącam, bo ja mam pacjentki, które u mnie były z różnych względów, zaburzeń hormonalnych i tak dalej, zostały przeleczone, a ja nie wiedziałem, że one się leczą psychiatrycznie, chodzą do psychiatry. I one powiedziały psychiatrze, że to się poprawiło. Psychiatra zobaczył, że w takim razie ma to jakoś... Ja mam psychiatrę, która do mnie wysyła pacjentki. Jestem w szoku. No, psychiatra do ginekologa wysyła pacjentki, ale myślę, no jest to sens, bo jeśli ona nie stwierdza zaburzeń psychiatrycznych sensu takich grubotwardych, a widzi, że są objawy, to robimy badania. Wtedy się okazuje, że na przykład jest wysoki poziom testosteronu. On może działać depresyjnie.
Ale ja też zwracam uwagę na tą mikroflorę jelitową, bo nawet jak się poczyta o szczepach bakterii, tych, które u nas żyją, to są określone szczepy, które zwiększają poziom serotoniny, tego hormonu szczęścia. No to lepiej mieć dużo hormonu szczęścia niż mniej. Mhm. I to też ma bardzo silny związek z dietą. Jeżeli jemy dużo słodkich rzeczy, cukru, to jest bardzo w wielu produktach, ketchup na przykład, to faworyzujemy tą florę patologiczną i ona potem z nami robi nieświadomie to, co robi. To co w tych jelitach dzieje się źle? To znaczy, że jelita wysyłają jakiś sygnał do... Właśnie to jest pytanie, czy jelita wysyłają sygnał do mózgu, czy to mózg kieruje? To jest bardziej złożone. Mhm. Powiem w skrócie w ten sposób. Bakterii, które w człowieku bytują i na człowieku, jest 10 razy więcej komórek ilościowo niż naszych własnych komórek. To jest jeden fakt. Mhm. Ja z tym nie dyskutuję. Ich jest 10 razy więcej. To jakie są to szczepy bakterii, to my decydujemy odpowiednio się odżywiając. Mhm. Jeśli jemy buraczki na przykład, bardzo dużo osób się dobrze czuje po buraczkach, właśnie dlatego, że te dobre bakterie wtedy wzrastają. Jeśli jemy słodkie, to na chwilę jest glukoza w mózgu, to się cieszymy. Ale ta flora, to co my zjadamy, tworzy nam tą florę, mikroflorę jelitową. I każdy ma inną. Dlatego każdy inaczej reaguje, każdy inaczej się leczy, każdy inaczej choruje. I ten tyje, ten będzie tracił na masę. Ta flora jelitowa decyduje i ta flora, te różne szczepy, tych szczepów jest bardzo dużo, około 1000. My mamy poznanych kilkanaście, kilkadziesiąt może. Każda firma jak pozna, to od razu to patentuje i sobie dodaje do jogurciku i tak dalej, żeby był bajer, żeby klienta przyciągnąć. Tych szczepów jest bardzo dużo. My mamy, bo to musi być szczep, który żyje na jelicie i te bakterie, jeśli są pozytywne dla nas, to produkują korzystne rzeczy. Jeśli nie za bardzo są zainteresowane robieniem dobrze nam, no to produkują toksyny, które potem krążą we krwi. To teraz najprostsze pytanie, mam nadzieję, co powinniśmy jeść, żeby nie mieć tego obniżonego nastroju? Jak najbardziej naturalne bioprodukty. I ja zwracam uwagę na dietę. Ja mówię, proszę jeść to i to, a zdrowo się odżywiać, ale proszę zwiększyć ilość warzyw, a przestać przynajmniej na 2 tygodnie, nie na całe życie. Ja nie twierdzę, że niech pani zrobi, co chce bardziej, żeby dziewczyna zauważyła różnicę. I te, co to zrobią, są w szoku. I to mnie też bardzo mocno pchnęło do napisania tej książki, bo ona potrafi przyjść po 2-3 tygodniach, mówi, panie doktorze, ja w życiu nie sądziłem, że ja się tak będę czuła. Ja wreszcie normalnie śpię, nie chcę mi się tego przestawić. No i dlatego ja tą książkę napisałem. Nie dlatego, że gdzieś to przeczytałem o tych mikrobiotach. Bo to będzie, tak jak mówię, za 5, za 10 lat, to wcale nie taka odległa przyszłość, bo już w tej chwili genom ludzki można zbadać za nieduże pieniądze właściwie. Tak samo będzie badany ten genom bakterii naszej mikroflory jelitowej. No i te efekty będą wtedy bardzo spektakularne. A to teraz w drugą stronę, czyli no, żyjemy w takim, w ciągłym stresie. Tak. I to znowu może wpływać na powstawanie innych chorób, rozumiem, bardzo poważnych, tak, łącznie z nowotworami. Stres jest jednym z czynników psujących nam zdrowie, bo zabierających odporność. Żeby przetrwać stres, cały układ immunologiczny musi czerpać skądś energię, no więc czerpie z układu immunologicznego. Zresztą stres jest w dużej grupie przyczyn zachorowań, tak jak pani powiedziała, i to jest prawda. Jak ten stres działa? On zaciska drobne naczynia krwionośne. W stresie skóra się robi blada, ale bardziej się zaciskają naczynia drobne, krwionośne, na przykład w przewodzie pokarmowym. No, każdy pamięta, ja to już do znudzenia powtarzam, jak nam smakowało śniadanie, kiedy szliśmy pisać pierwszy dzień matury. No to był stres. Tak. No niekoniecznie nam to smakowało. W ogóle praktycznie się smaku nie czuło i właściwie mógł człowiek nie jeść, bo był tak żołądek ściśnięty. Bo w stresie nam jest potrzebna siła, żeby uciec, żeby to przetrzymać, przetrwać sens, a nie żeby się dobrze odżywiać. I poza tym w stresie też skóra się robi szara, blada. Też widzimy osoby przewlekłe, zestresowanych, też ta cera nie jest taka szczęśliwa. Jak człowiek jest szczęśliwy, jest zrelaksowany. Dlatego gabinety, piękna muzyka, zapachy, cisza, spokój i tak dalej i się to wszystko uspokaja. I to też nam poprawia perystaltykę jelit. Mamy jeść spokojnie, w miłym towarzystwie, w znajomych, rodziny. To nam inaczej smakuje, niż szybko gdzieś tam w biegu na korytarzu cokolwiek. Także to wpływa potem na nasze zdrowie, bo sposób przyswajania pokarmu, rozdrobnienia go, trzeba dokładnie pogryźć i tak dalej, jest łatwiejszy do potem do obróbki przez te bakterie. Panie doktorze, ale na przykład przychodzi taka kobieta i no pan pyta, jak ona, bo to też jest wśród pytań, prawda? Jaki tryb życia prowadzi? Też pan o to pyta, prawda? No i powiedzmy, że ma bardzo stresującą pracę. To co pan wtedy mówi? Jeść lepiej czy zmienić pracę? Nie, ja mówię, żeby poobserwowała. Spróbowała chodzić spać 8 godzin. Zmieniła dietę na taką. I 40% ma nietolerancje pokarmowe. I nic z tym nie robi. Często jest to kazeina. Czyli odstawia białko, ale leje sobie mleczko do herbaty, do kawy. No dlatego tam pytam, czy to leje. I ja pytam te dziewczyny, które przychodzą do lekarza, 90% przychodzi z problemami, bo zdrowy przychodzi, no raczej nie stanowi tego typu zainteresowania, że ja będę mu pytał, jak on się odżywia i co on je. Jest i jest zdrowy, to super. Natomiast jeśli ma nietolerancję jakoś i o tym nie wie, a bardzo często
Połowa kobiet ma w rodzinie te osoby, a to chora tarczyca, a to cukrzyca. I przychodzi dziewczyna, urodziła dziecko 4,5 kilo i ona nic nie wie. Albo ma 60 lat. Ja się pytam, ile dzieci ważyły, 4,5 kilo, 30 kilo. Przytomasz, czy pani bierze jakieś leki, nie. Robi badanie, ona ma cukrzycę. No, no tak. I tego ci ginekolog nie powie. I one mówią, dlaczego mi nikt wcześniej tego nie powiedział. Ja mówię, no proszę pani, jeśli pani urodziła dziecko 4,5 kilo, przytyła 30, to nie dlatego, że cukier był niski w ciąży. No ale i nikt jej tego nie powiedział. A glukozę miała 105 na przykład. A wrócę chwilę jeszcze do tej pracy, no bo tak. Powiedzmy, kobieta przychodzi i rzeczywiście okazuje się, że ona dobrze się odżywia i jest ta aktywność fizyczna. My popełniamy dużo błędów w tym odżywianiu, bo na przykład rezygnując z cukru zaczynamy jeść owoce. Mhm. Ja to, bo mi się to od ciężarnych wzięło, że pilnowałam tego, żeby nie przytyła, żeby drugie dziecko ważyło 3,5, żeby przytyła 15 kilo, a nie 30. I to się udaje. Ale mówię, nie jemy cukru. A ona mi przytyła 4 kilo w miesiąc, czy 6. Ja mówię, co pani robi? No jem mandarynki. A ile? No codziennie. Czy talerz truskawek. Codziennie Micha mówi, że takiej się chce, że... No przecież owoce są zdrowe. I to no są właśnie takie błędy, że no niby chcemy dobrze, pomijam fakt, że jabłko, które rosło tam 50 lat temu czy 100 lat temu, to genetycznie było takie trochę kwaśne. Pamiętamy jabłka z dzieciństwa. A w tej chwili one są słodziutkie jak... Bo genetycznie tak zostały, bo te się lepiej sprzedają. To tak pociągnę ten wątek, o którym pan teraz mówi. Jakie błędy popełniamy, jeżeli myślimy, że coś jest zdrowe, a właśnie przesadzamy. Czyli przykład jeden, no to te mandarynki, a na przykład bakalie, orzechy, czasami za dużo tego też jemy, czy to jest dobry produkt i nie trzeba się obawiać? Raczej trzeba się obserwować, jak to na nas wpływa, a nie generalizować, że jedz, to będziesz zdrowy. Jedz mandarynki, okej, ja mam dobrą wagę, ja mogę zjeść, mi się nic nie stanie, ale jak codziennie będę jadł albo czekoladę, albo mandarynki, albo coś. No, dieta ma być jak najbardziej różnorodna genetycznie. I to dopiero jest tajemnica tego odżywiania, że różne kolory tych warzyw mają być. Nawet i owoców też, ale głównie warzywa, kasze. I też trzeba uważać na to, żeby były to produkty bio albo eko, bo jeśli idziemy, kupimy te, co były teraz te afery, że przedawkowana ilość glifosatu i tak dalej. Ktoś myśli, że się zdrowo odżywia. Ja mam taką uwagę, bo wiele osób mnie pyta, skąd ja to wiem, czy że oni uważają inaczej. To ja mówię tak, to proszę sobie zrobić poziom witaminy D3, jak uważasz, że masz dobry, albo łykasz od 3 lat, bo tak. Często mam takie pacjentki, dwie dawki sobie łyka, 2000 czy 4, codziennie od 3 lat. Zrób poziom i bardzo się okazuje, że mają toksyczny, że mają 140, one sobie robią więcej krzywdy niż pożytku. A czy jesteś zatruta, to zrób poziom selenu, cynku. Okazuje się, że jeśli jest nieprawidłowy poziom cynku, selenu, one świadczą o naszej odporności, to ryzyko nowotworu jest 40-60 razy większe. Nie 2, 60. W zależności, jak jest zły ten poziom. Możemy to zmierzyć we krwi. Kto o tym wie? Profesor Lubiński 14 listopada w tamtym roku na Kwiecie Kobiecości to powiedział w Państwu Agencji Prasowej. Ale to umyka. Możemy się sami sprawdzić. I jeśli ktoś ma dobre wyniki, to proszę bardzo, bardzo się z tego wszyscy cieszymy. Natomiast jeśli ktoś ma problemy i nie wie, gdzie jest ta przyczyna, to jak zrobi to badanie, to mu to może wyjść. Czy na przykład torbiele też są związane bardzo ze stresem? Często? Tak, tak. W stresie rośnie prolaktyna. Zgodnie się, kortyzol też, hormony stresu też, ale jednym z nich jest prolaktyna. 20% ma problem z mikrogruczolakiem prolaktyny, czy czynnościową hiperprolaktynemią, że pod wpływem stresu komuś tam wzrośnie 2, 3, 4, 5 razy, ale tej osobie wzrasta 30 razy, bo takie też wyniki widzę pod wpływem stresu. I jeśli ta osoba ma non-stop ten stres, a większość osób ma niestety u nas, to ta prolaktyna, prolaktacyjna tyna, taki hormon, powoduje torbiele w piersiach. I też zaburza pracę jajników. Też może powodować torbiele w jajnikach. U kogo się tworzą torbiele na jajnikach? Młoda dziewczyna albo dziewczyna w stresie. Bo ja się pytam, co się działo od ostatnich 2, 3, 4 miesięcy. A tu się rozwodziłam, a to była matura, a to było to. I dziewczyna przychodzi. Torbiel to jest pęcherzyk, najczęściej na jajniku czy w piersi, wypełniony treścią surowiczą. I jako czynnościowa zaburzenia hormonalne. I to można, czy przynajmniej powinno się spróbować leczyć, oczywiście wykluczyć nowotwór, ale leczyć hormonalnie, bo w 80% to jesteśmy w stanie tabletkami uzyskać tą normalizację, brak skoków tych hormonów. I plus dbanie o to, jak wygląda to nasze życie. No bo teraz zawsze myślę o tym, czy jeżeli ktoś żyje w takim ciągłym stresie, no to powinien pomyśleć jednak o zmianie nawet pracy na kredyt, na przykład. To żyje na kredyt. Tak, to żyje na kredyt. Często się trafia młoda dziewczyna, która pracuje na kilku etatach, jeszcze się uczy w kilku szkołach. No, to jest na kredyt, to tak daleko nie pojedzie z tym. Zdrowie się traci, potem się nie zarobi tyle, żeby to zdrowie odzyskać. Czyli czy obserwuje pan w swojej wieloletniej już praktyce właśnie, że dziś jest ten moment, że jest dużo młodych kobiet, które właśnie z powodu tego stresu mają bardzo dużo problemów
zdrowotnych? Czy to jakby nic się nie zmieniło? No stres jest czynnikiem, który wywołuje te problemy. Tak, tak, ale czy to się zmieniło na jakby od kiedy pan... Że jest tego więcej? Tak. Znaczy ja to bardziej widzę, bo na to zwracam uwagę, no może w ten sposób. Kiedyś, no nie pyta się ginekolog, jak pani żyje, ile godzin pani śpi, jak pani pracuje, czy wstaje pani w nocy do dziecka, jak jest ze strzelcami, czy 4 razy dziennie, czy co 5 dzień na przykład. No jest dolegliwość, są powiedzmy mięśniaki, są torbiory, dostaje leki, ma określone badania do wykonania, postawiona diagnostyka, rozpoznanie i leczenie i tyle. Natomiast to bardzo często wynika z tego właśnie, jak żyjemy, co jemy, naszej takiej codzienności. I to jest to nieświadome, co sobie... Możemy, jeśli to sobie uświadomimy, czy spróbujemy zmienić, bo gdzieś, można odnieść duże korzyści. Mhm. Dlatego o tym napisałem. No, bo dzisiaj też dużo kobiet wśród moich koleżanek też mówi, że mam problemy z hormonami, ja mam problemy z tarczycą. Tak. I się okazuje, że te spadki nastroju, tak, a czasami po prostu wieczory przepłakane, tak, no to jest efekt... tych zaburzeń, tak, hormonalnych. Bo my nie jesteśmy oderwani. Tarczyca nie jest jakimś gruczem wstawiony do szufladki, która sobie sama pracuje. Dlatego ta tarczyca też sama wyszła, bo jak poradnik onkologiczny pracowałem, to kobiety przychodziły z torbielami w piersiach. Zacząłem szukać, dlaczego się tworzą te torbiele. Okazało się, że właśnie ta lubi często być wysoka prolaktyna. A ona towarzyszy z kolei niedoczynności czy zaburzeniom pracy tarczycy. I jak robiłem te badania, okazało się, że większość miała ten problem z prolaktyną i z tarczycą. No i poszedłem w stronę tej tarczycy. Okazało się, że tam ma cynki i seren właśnie, te dwa znaczenie produkcji tyroksyny. Mhm. I tarczyca produkuje tą tyroksynę, która działa na wszystkie komórki człowieka. Tyroksyna. Na wszystkie. Odporności też. Mhm. Ale kory mózgowej również. Skórę, włosy, paznokci, jelita, brzoski, mięśnie, wszystko. Tarczyca działa. Ja nie mówię, że każdy ma problem z tą tarczycą, ale te dziewczyny, które przychodziły z problemami i zgłaszały takiego typu, no to robiliśmy USG tarczycy. Okazało się, że albo jest za mała, albo są guzki. A guzki to są takie, że mogą wydzielać kiedy chcą, ile chcą, jak chcą. One są autonomiczne. Tak. I w tym momencie jest jazda. Raz mamy za dużo, raz mamy za mało. W pewnym momencie możemy sobie zrobić test, ono może być dobre nawet w granicach. Ale ta jazda taka, skoki prolaktyny, powodują te skoki emocjonalne nasze. Bo raz nam się chce tego, raz nam się chce tamtego. Raz nas wszystko wkurza, raz siedzimy, płaczemy na kreskówkach. I tak dalej, i tak dalej. Bo czasami jest też tak, i to wiem z własnego doświadczenia, że przez wiele lat chodzi się od lekarza do lekarza, albo na przykład są problemy, które widać, myślę o trądziku na przykład też, no i więc i to jest i ginekolog, i dermatolog, i nic. Potem, czy jedynym rozwiązaniem jest na przykład podanie tabletek antykoncepcyjnych, które wyrównają jakiś poziom hormonów, czy to też jest bardzo złożone? Ja nie mówię, przychodzi pacjentka, która się leczy dermatologicznie i bardzo dobrze, niech się leczy, żeby dermatolog się wykazał, jak potrafi tej dziewczynie pomóc, ale że ona się już leczy 2 czy 3 lata, bierze różne antybiotyki, bierze różne leki, a ja robię testy nietolerancji pokarmowej i jej wychodzi na przykład kazeina, czy nabiał, czy jeszcze, czy gluten na przykład i okazuje się, że w rodzinie mama, siostra też to miały, no to sorry. To czemu ta dziewczyna nie pomyślała o tym, że ją to też może dotyczyć? I co ja wtedy robię? To co? Odstawiamy, jedziemy twardo na zmianę na diety, nie robimy tego, co nam szkodzi. I ona je po 2-3 tygodniach przychodzi, jest w szoku, że... Dlatego ja to mówię. Czy był jakiś taki przypadek, który bardzo pana zaskoczył? Znaczy, przyszła jakaś pacjentka i w efekcie gdzieś tam tych badań, rozmów okazało się, że to jest jakieś zaburzenie, jakaś choroba, która bardzo pana zaskoczyła, znaczy ten wynik. Jest tu sporo takich właśnie pacjentek, dlatego nauka jest piękna, bo jak się znajdzie przyczynę i uda się pomóc, no to jest coś wspaniałego. Te dziewczyny, które się wypowiadają w książce, bo przysyłały mi te maile, ja myślę, no wykorzystam je, no, bo są szczęśliwe z tego powodu, że w ten sposób pomyślały. A też były różnych lekarzy, a ja jestem ginekologiem, a nie od tego, żeby mówić, co ma zrobić z dietą i jakie badania ma wykonać, żeby potwierdzić to rozpoznanie. To takie spektakularne. No to różne były takie te przypadki i może taki najprostszy bym powiedział. Przyjechała dziewczyna ze Stanów około 60 lat i tam z jakimiś problemami, ale mówi, ja patrzę na macerę taką straszną, tu zaczerwienienie, tu plamy, tu krosy, coś się dzieje z tą cerą. I ja się pytam, co pani robi. Ona stosuje 4 różne kremy, bo ma suchą skórę na twarzy, jakieś wychodzą jej plamy i tak dalej. Ja mówię, to proszę pani, teraz zmieniamy oczywiście tą dietę, bo tam też to jest potrzebne i odstawiamy te kremy. I proszę na 3 tygodnie, na moją odpowiedzialność. Na przykład za 2 tygodnie mówi, że koleżanki są w szoku, bo ma cerę po prostu jak niemowlak.
Panie doktorze, czyli podsumowując, po prostu trzeba zadbać nie, o siebie. Poobserwować. Ja nie mówię, że to wszystkim pomoże, że zróbmy tak czy tak i będzie dobrze. Tylko poobserwować, spróbować pomyśleć, że jeśli ja odstawię to czy tamto, ale twardo, na przykład jak odstawiamy nabiał, bo mamy nietolerancję kazeiny, tak. Można zrobić badania, czy jest, czy nie. Może wyjść, może nie wyjść. Tanie wyjdzie zrobić tą próbę sobie taką. I okazuje się, że nawet nie dolejemy i jest poprawa, nie burczy nam w brzuchu, nie przelewa nam się w tym brzuchu, lepiej się czujemy, no to potem róbmy co chcemy, ale wiedzmy, co jest korzystne dla nas, a co nie. Czyli już tak na koniec, trzeba po prostu o siebie dbać. Obserwuj się, dbaj o siebie, tak, stanąć obok i patrzeć na siebie. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.